No i sytuacja wygląda tak, że padła nam wczoraj kamera, więc nie mogliśmy nic kompletnie nagrać. Więc musimy się ratować i ratujemy się telefonem Karolinki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wyjścia za bardzo nie mamy, a jesteśmy obecnie w pięknej Sarandzie. To jest nasza najbliższa okolica. Tam stoi nasz samochodzik. A tutaj sobie mieszkamy. U mnie tam po drugiej stronie. Właśnie widzę, że ktoś się już lata dronem. My też dzisiaj polatamy dronem. Schodzimy teraz na dół. No i jedziemy właśnie po Sarandzie, czyli po największym kurorcie turystycznym w Albanii. Ulice są takie sobie. Dużo zabudowań dookoła. Zresztą możesz Karolinka pokazać, jak tutaj wygląda całe miasteczko. A my się teraz kierujemy do Lulu Cafe, którą prowadzą Polacy w Sarandzie. I następnie w dalszych planach dzisiejszego dnia mamy pójść się w końcu nad morze, trochę się pokąpać, skorzystać z tej pięknej pogody. Mamy w tej chwili 31 stopni w cieniu, no i piękne słońce. I z tego co patrzyłem na pogodę, to przez cały tydzień, czyli kiedy tutaj jesteśmy, ma być piękna słoneczna pogoda. Niemal codziennie 30-31 stopni w dzień, w nocy codziennie około 20 stopni. A jest dzisiaj nawet nie wiem który, 18 września. I mamy 31 stopni. Buziaki. Co Konradku teraz zrobimy? Lulu Cafe była zamknięta, bo jest otwarta tylko do 13 od rana, no i potem od 18 do wieczora. Więc musieliśmy zmienić plany i stanęło na moim pomyśle. Jak zwykle. I jedziemy zobaczyć Ksamil. Które miasteczko obok? Stanęło na moim pomyśle. Mówi się, że to są Malediwy Europy. Przekonamy się, czy rzeczywiście są to Malediwy Europy. No i właśnie wystartowaliśmy z jedzeniem. Jesteśmy już w Ksamil. Cześć, jak oceniasz jedzonko? Bardzo dobre, bardzo dobre. Dziękuję. Ile nam się o tej rybkę? Okay. Co to za rybka? Dorsz. I ty masz to samo co Krzysztof, tak? Tak, Krzysztof ode mnie pokupuje za każdym razem, bierze to co ja. Ja mam risotto z warzywami, bardzo dobre. Dobra. Wydaje mi się, że też jest ser tutaj dodany. Jest bardzo słone. A ja mam pizzochę z szynką i wodę, co zamówiłem. Z tego co pamiętam, na przelicznikach wychodziło, że taka pizza z wodą na polskie to 40 zł. A ponieważ jesteśmy w Ksamil, to tutaj mamy, o proszę, takie widoczki obok. To sobie z takimi widoczkami jemy. Potem sobie jeszcze tutaj połazimy, żeby zobaczyć, jak tak Ksamil wygląda. Może sobie z drona wystartuję, żeby z góry zobaczyć, jak to też wyglądają te krajobrazy. I zaczynamy jeść. No i samochodzik zostawiliśmy w tamtym miejscu. Jakimś cudem udało się go tam schować pomiędzy te dwa auta. A tutaj proszę, widzimy dwie flagi, polską i albańską. A to dlatego, że w końcu dotarliśmy tutaj już pod wieczór, czyli od godziny 18, kiedy jest otwarte Lulu Cafe. To prowadzą Polacy. I proszę, takie ładne wejście. Tak to ładnie wszystko wygląda. Jak widać, zwierzątka też tutaj mają się bardzo dobrze. Przez to Karolinka jest bardzo szczęśliwa. O, proszę, jaki fajny kociek. A my bierzemy tutaj... Trochę minęło już. A my bierzemy lody, prawda? Bierzemy tutaj przepyszne lody z kawą. Ta maszyna robi takie rzeczy. Lulu Cafe. Także będzie to mega dobre. Musi być. Niam, niam, niam. Tak mówię. Inni by się chwalili, ja mówię jak jest. Ale tutaj z tego co widziałem, to tak na bieżąco jesteś tam w internecie, nie? Bo ja co chwilę tak patrzę, bo śledzę was tego dłuższego czasu. Ostatnio chyba byłeś w Polsce, czy nie? No bo tam widziałem, że tam pokazywałeś, że tutaj swoje mieszkanie jest, prawda? No mąż stalkuje tam. Ja wszystko stalkuję. Obserwuję, co się dzieje.
Już teraz odczuwa się, że jest mniej ludzi w ogóle. Takie... Trochę mniej. Chociaż pojechaliśmy do Ksamil, no to... Znaczy my ogólnie jesteśmy zdziwieni, że jest... Wiemy, że jest poza sezonem, ale myśleliśmy, że i tak będziemy więcej ludzi, ale jest dosyć spokojnie. Nie, jest jeszcze cztery. Może tak, bo tam są cztery. Jakąś plażę fajną, dziką. Znajdziemy taką tu, czy wszystko to będą takie wąwozy? Macie auto? Tak, samochodem jesteśmy. To możecie pojechać do Ksamilu, a najlepiej za Ksamil, to będzie także za najlepiej. Dobra, to na mapie. Natomiast jak będziecie chcieli pojechać gdzieś dalej, to jest Lukowa, jest Borsz. Znaczy to nie są dzikie plaże, ale są na pewno teraz nieoblegane. No właśnie chcielibyśmy pojechać na takie, nie takie młotko, wiesz. Takie na spokojną plażę. Taką. Ja dam wam coś. Oryginalną. Ale złote wszystko. A tam u góry chyba nie, macie jakiś tarasik? Bo gdzieś teraz jest, tutaj jest teraz. No. Okej. Okay. A sami Albańczycy co uważają na temat Polaków? Tak pozytywnie podchodzą, neutralnie, czy... Pozytywnie. To jest jeżeli chodzi, wiesz, poza tym my żyjemy w kurorcie, w miejscowości stricte turystycznej. No tak. Więc jakby no... Tylko bardziej mi chodzi o to, że Polacy różną... Różnie reprezentują kraj za granicą, prawda? Bardziej o to mi chodzi. Wiesz, my tu mamy przekrój całego świata turystycznego. Naprawdę. Mhm. W tym roku mamy od Europy po Afrykę, po Australię, Amerykę Północną, Południową. Kurczę, naprawdę tak z całego świata tu ludzie przyjeżdżają. Natomiast oni Polaków lubią, bo Polak, no nie mówię, że każdy, ale większość zostawi jakiś napiwek. No zostawiamy zawsze. A tu, wiesz, napiwki, Włosi nie zostawią ci napiwki. Albańczycy też nie zostawiają. Jak zostawi Albańczyk, to są, wiesz, grosze takie, że oni to tak, wiesz, 10-20 lat. Większe napiwki zostawiają Albańczycy, którzy przyjeżdżają z zachodu. Z Anglii, z Niemiec, czyli z Francji. Tam, gdzie oni żyją, to tam, wiesz, trochę inaczej to funkcjonuje i to widać, że zostawiają. Natomiast, wiesz, Albańczycy lubią Polaków. Raz, że sporo tu akurat w Sarandzie Polaków ma nieruchomości, a dwa, że turystów jest bardzo dużo. A jak z tymi właśnie nieruchomościami? Jest to jakoś na przykład łatwiej się kupuje nieruchomości na przykład w Polsce? Na przykład, nie wiem, kwestia kredytów, takich rzeczy? To znaczy tu kredytu nie dostaniesz. Ty tylko gotówką, tak? Ty jesteś turystą, to jak turysta dostanie kredyt? Bo wiem, że tak działa tu w Gruzji, nie? Wiem, że w Gruzji działa jakieś 10% płacisz tego, potem nawet specjalnie nie sprawdzają twoich dochodów, jakoś ci udzielają ten kredyt. Więc nie wiem, na jakich zasadach to... Nie wiem, bo nigdy nawet w Gruzji nie byłem, natomiast tutaj jesteś poza Unią, poza Schengen kompletnie, więc jakby turysta nie dostanie kredyt. Tylko po prostu przychodzi się gotówką mieszkania. W Polsce też niech ci kredytu nie udzieli po hipotekę normalnie, więc to też można zapamiętać. A my jesteśmy właśnie w Lulu Cafe i tutaj też są takie widoczki z fajnego tarasiku. I tam mamy fajne też widoczki. I tutaj prowadzą Polacy, ale pokażę wam, jak to mega wygląda. Więc wystrój Lulu Cafe też jest super. A w środku to w ogóle jest też mega klimacik. Bardzo zielono, dużo kotów. I tutaj Konrad sobie rozmawia. Polecamy wam to miejsce, Lulu Cafe w Sarandzie. Między innymi dlatego, że prowadzą to super Polacy. Jest to mega super knajpka. Konradku, powiesz? Jesteśmy za granicą na wakacje. Jest bardzo cieplutko. Pokaż, Konradku, gdzie mieszkamy. Mieszkamy tam, wysoko. Wróciliśmy z wycieczki, próbujemy się gdzie dostać. Do pokoju. Ale Krzysiu pewnie coś tam robi, nie chce. Weź pukaj jeszcze. Spodek? Co on tam robi? Jak myślisz, Konrad, co on tam robi? Co tu robiłeś? Przyznaj się! Co tu robiłeś? No, udowodnij! 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 Możesz mnie nie filmować? Udowodnij! Chyba słyszysz, że napełnia się. No, napełnia się! Napełnia się!
No i w tej chwili właśnie sobie zwiedzamy Sarandę tutaj wieczorową porą. Obserwujemy co jest, trochę ludzi się widać pojawiło. No i tak właśnie wygląda życie nocne w Sarandzie. Jak powiem, te piękne kolory miasta. Może na kolorowo. A nasza ekipa poszła gdzieś tam dalej i wyszukuje sklepików, w szczególności nasza Karolinka, która już kupiła jakieś magnesy. To samo Milena też już coś tam ma i tam widzicie ich, tam właśnie stoją, się na czymś zastanawiają. A już wiem, na czym się zastanawiają, bo tutaj zobaczcie co jest. I oni chyba chcą tam pójść i wydaje mi się, że to jest fantastyczny pomysł. Myślę, że tutaj jest wiele bardzo dobrych pomysłów, chociażby cybergej. Dobra, dawajcie, chodzimy. A zobaczcie, jak tutaj to fajnie wygląda. No, jest magia. Jest magia, a zaraz będziemy się tutaj dobrze bawić. 2 euro bierzemy? 2 euro od osoby, tak? Tak. Ale od osoby, od bar, od samochodu. A, no to tym bardziej. Siadasz ze mną, byś nagrywał. Nie wiem, jak chcesz, jak to prowadzi. A ja też chciałbym trochę prowadzić. Can I buy leki? Dobrze, okej. 2 euro lub 200 leków. No i idziemy dalej przez Sarandę. Tutaj takie ładne palemki, pięknie oświetlone. Tutaj z Krzysztofem Mierzem przed chwilą wygrałem w Cybergaja. I Krzysiu jest nieszczęśliwy z tego powodu. Dzień zniszczony. A my zmierzamy dalej tym właśnie ładnie oświetlonym deptakiem. Tutaj są stateczki, które wypływają na morze. To są te kolorowe stateczki. Jeden właśnie jest widoczny w tamtym miejscu. A drugi stateczek jest na tym miejscu i tam na nich się odbywa jedna wielka impreza. No i ogólnie Saranda to jest takie imprezowe miasteczko, chociaż w tej chwili, przypominam, jest poza sezonem, bo to już jest druga połowa września, więc ludzi dużo, dużo mniej niż normalnie. Jak tam wrażenia? Pięknie. Pięknie pachnie. Karolinka, Saranda nocą, jak wrażenia? Fajnie. Tylko fajnie? Tak, tylko tak, fajnie, zajebiście jest. No, no. Śmierdzi rybą. Czyli... To się nagrało. Śmierdzi rybą? Nie, żartowałam. Pachnie rybą. Tak specyficznie pachnie. Jeszcze powiem wam jedną rzecz. Tędy szliśmy, tam było takie z wycieczką, tak, że można było wykupić wycieczkę i był piesek, który miał pomalowane jedno oko, niby na pirata i jeszcze był przywiązany tak sznurkiem, więc po prostu chamie strzeliło prawie, że, a tutaj na lewo, nie będziemy pokazywać, może tak delikatnie się może przekręcimy się na mnie. I za mną jest taki malutki piesek, on ma łóżka pofarbowane. Chłopak bardzo na niego krzyczał, ale ja się powstrzymuję, żeby po prostu nic nie powiedzieć. Ale obiecałam, że będę grzeczna Konradowi i jeżeli coś zobaczę, to nie będę tak się drzeć, jak zawsze się drę, jak ktoś nie szanuje zwierząt. Trzeba szanować zwierzęta i trzeba kochać zwierzęta przede wszystkim. Jaki jest pierwszy raz za granicą z nami? Nie jestem pierwszy raz za granicą. Krzysiek jest pierwszy raz za granicą. Krzysiek, jak się czujesz w Mikorzynie? 10, 11. Krzysiek. Christopher. Jeździłem, po Europie, byłem też w Azji, w Afryce. Także, na pewno, dokładnie. To jest rutyna, powiem tak. Generalnie na mapie. To jest pierwszy wyjazd za granicę Krzysztofa. I my bardzo, nam to sklepia, że możemy po prostu celebrować z nim tą chwilę. Ja na przykład się cieszę, ponieważ Krzysztof nigdy nie był za granicą. Ale kto tutaj mówi a prawdę? A ja się cieszę, kto że możemy z nim celebrować no jak, to. Jak możesz to zweryfikować? Jak się bawisz? Mogę jak pokazać jest? Paszport z pieczątkami. Co czujesz? Nieprawda, nie był nigdy za granicą. Zobaczcie, tak wygląda człowiek, który jest szczęśliwy po prostu. Bo jest pierwszy raz za granicą. Tak wygląda. Idziemy.
Ja mówię do ciebie, na tej. Widzę, że coś jednak nie tak z głową jest. U nagrywającego. A co się stało? Krzyś jest pierwsza za granicą. Trzeba ci pokazać, jak się. Bo to jest fenomenalne. Okay. Ja zrobię to, co robią ludzie na YouTubie. A to jest fenomenalne, że człowiek jest pierwsza za granicą, a my to widzimy. Słuchajcie, wy wszyscy, wy nasi wszyscy subskrybujący, widzimy człowieka, który jest pierwsza za granicą. To szczęście, ten błysk wokół kameruje wszystko, bo on się ekscytuje podróżą. Zdjąć zatyczkę. O. A tak, tutaj. Dobra, idziemy, nie tak. Może zgubiłeś 50 euro? Powiedz, co to była za sytuacja z tym pieskiem? Co ty tam robiłeś? No, tam dałam 100 leków. Dałam 100 leków na pieska. Co było z pieskiem? Spał po prostu. A coś tam rozmawiałaś chyba? Nie, bo pani nie rozumiała żadnego języka. A co pytałaś? Pytałam, jak ma na imię piesek. I chyba zbadałaś pieska, albo mi się wydawało. Mam wrażenie, że rozmawiasz ze mną jak z niepełnosprawną. Piesek był i dałam mu 100 leczków, bo był taki malutki jak Krzysio. Rizu. Było bardzo niemiłe. I proszę, polska flaga. Trzeba to nagrać.